Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował listę szpitali włączonych do sieci. Na liście znalazł się lubański szpital jako placówka drugiego stopnia. Na Dolnym Śląsku na istniejące 62 szpitale w sieci znalazło się 33, 29 pozostanie poza siecią. Cóż oznacza to, że jesteśmy w sieci? Oznacza to pewność finansowania przynajmniej do roku 2022. A ponadto szpital lubański znalazł się na drugim poziomie referencyjnym, a więc będzie finansowany trochę lepiej niż szpitale, które są na pierwszym stopniu czy poziomie referencyjnym. Jest to z korzyścią dla pacjentów. Świadczy to o tym, że nasz szpital ma charakter ponadregionalny, jako że tylko 4 szpitale powiatowe w tej sieci na drugim poziomie referencyjnym się znalazły. Nasz szpital został zakwalifikowany na drugi poziom referencyjny wśród 4 szpitali na Dolnym Śląsku powiatowych, to jest Zgorzelec, Lubań, Świdnica i Kłodzko. Dla nas ogromne wyróżnienie, ponieważ mówi to o tym, że nasz szpital jest szpitalem specjalistycznym, mamy 13 oddziałów specjalistycznych. Nie będziemy tutaj z panem starostą się bardzo chwalić, ale tak od tych ostatnich 10-11 rok tu jestem i otworzyliśmy łącznie 4 oddziały nowe. Właśnie w tych profilach, które premiuje sieć tak zwana, żeby kompleksowo leczyć, zabezpieczać naszych mieszkańców powiatu lubańskiego i okolicznych, bo szereg oddziałów mamy takich, których nie ma w sąsiednich powiatach. Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu będzie więc miało zagwarantowane finansowanie w ramach umowy z NFZ, a chorzy będą mogli dalej leczyć się tam za darmo. Dla pacjentów oznacza to większy komfort leczenia. Powinniśmy mieć więcej pieniędzy na to, co mamy. Tak naprawdę to mamy w zasadzie na każdym oddziale przewartościowany oddział, jeżeli chodzi o personel leczniczy. Na każdym oddziale mamy po kilku lekarzy. Prowadzimy ponadto własną taką bardzo zakrojoną skalę specjalizację. Na każdym oddziale mamy po 2, czasem 3. Na okulistyce na razie 1, ale też uzyskaliśmy kolejne miejsce specjalizacyjne. Będziemy mieli 2 rezydentów. Otrzymaliśmy teraz miejsce specjalizacyjne na pediatrii. Bardzo nam zależy na tym, żeby u siebie wykształcić swojego pediatrę. Staramy się również teraz o miejsce specjalizacyjne na intensywnej terapii. Drugi stopień to placówki tak zwane ponadpowiatowe, w których jest anestezjologia, intensywna terapia i udzielane są świadczenia na co najmniej 6 oddziałach. Szpitale trzeciego stopnia to szpitale wojewódzkie. Do osobnej kategorii zakwalifikowano szpitale pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. W końcu szpitale pierwszego stopnia, czyli powiatowe, oferują świadczenia z co najmniej 2 profili podstawowych – chirurgii ogólnej, interny, położnictwa i neonatologii czy pediatrii. Takim szpitalem jest m.in. Szpital Powiatowy w Bolesławcu.